Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The Clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the Clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. I had a hangover. My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Karle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Alan Wake. No proszę, jaki widok z okna. Tę przestrzeń, na tę zieleń. Ale kolego, co to za rozwiązanie? Okulary na kaca? Myślałem, że to specjalnie się zakłada, żeby ludzie na zewnątrz nas nie widzieli, a nie że światło wstręt. To po co ci te lampki? No teraz jest jak Neo, da. O proszę, czyżby nawiązanie do Residenta? Tylko teraz nie wiem, czy zielone, czy czerwone krzaki. Proszę wybrać, które lepsze, które się bardziej przydadzą. The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. Całkiem ładnie to mają, chociaż widzę, że w Ameryce chyba inaczej te spuczki jeszcze. Co kraj to obyczaj, nie? Można by rzec. Ale za to papier dobrą stroną nawinięty, więc nie będziemy narzekać specjalnie na ich to obyczaje. Lecimy zobaczyć, co dalej słychać. Rozdział odjazd, więc nie wiem, czy po prostu będzie tak fajnie, czy może nam peron odjechał, w ten sposób to rozumieć. No i QR kody, sprawdziłem, odnoszą do nas, czy przenoszą nas do filmików na YouTubie i pojawiły się dopiero w wersji zremasterowanej. Tak nieco rozszerzają historię, ale też chyba bardziej chodzi o to, że teasują nadejście Alana dwójki. Jeżeli nie będzie żadnych opóźnień, to już w przyszłym roku. Zapowiada się duża gra, więc no... O, znowu ten sam kwiatek. Trzeba przyznać, że mieliśmy szczęście, jeżeli chodzi o czas, w którym sobie wybraliśmy Alana do ogrania ponownie, bo przyda się takie odświeżenie pamięci, żeby zobaczyć, co tam będzie się działo, czy żeby już jakoś się rozkręcić na nadejście Alana dwójki, chociaż z tego, co twórcy mówili, no to nie będzie to takie konieczne, tak? Jeżeli byśmy chcieli tam zacząć przygodę, to możemy spokojnie od dwójeczki i po prostu ta jedynka będzie pewnego rodzaju smaczkiem, a nie czymś wymaganym, aby zrozumieć, o co tam chodzi. You have one new message. Al! Are you still asleep? Wakey, wakey! You should have your show on your TiVo. If Alice wasn't too mad to record it, as she called me earlier and really chewed me out. Yeah, we went a little overboard last night. But parties are a part of this business. Al, look, I'm saying this as your friend. She's not doing your career any favors by trying to run your life like that, okay? I'll talk to you later, Al. Watch the show! No proszę, czyli jednak picie to jest element tego biznesu. A myślałem, że to Alan jest takim imprezowiczem. Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Garrett Show! Thank you everybody. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author Alan Wake about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read, go buy it. No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books, I'm a busy guy, but this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet, based on the sales figures, the two people out there who haven't read the book yet.
But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously, though. 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good. Great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening, Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for his Sam. There it is. And our musical guests, Poets of the Fall. Thank you, and good night. At least I'd been funny. I told myself I could live with that. Hey, honey. Did you watch the show? I didn't say anything stupid, if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? Go back to sleep, Alan. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah. You're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. See you later. When I got out, it was warm and sunny. I had flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I had stood on the rim of Cauldron Lake. About to use the clicker. That's where I was headed. Alone, in daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape,
It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. No to w drogę. Pocieszające jest to, że wybieramy się w nią za dnia. Smuci mnie fakt, że możemy i o takiej porze wyciągnąć Gnata. Jak to działa? Jak to działa? Nie możemy przeczytać, co tutaj mamy naskrabane. No dobra, czas wsiadać do wozu. Nad jezioro w tamtą stronę. 50 na godzinę. Nas chyba to nie dotyczy. Zresztą pani szeryf jest w tej chwili zamknięta. No i właśnie, jak to wpłynie na ich cykl dobowy, jeżeli to my rzeczywiście pstrykaczem zmieniliśmy całą porę i czy możemy w dowolnej chwili włączyć sobie noc i ją wyłączyć? Alan? Podejrzana sprawa. Możemy na chwilę się tu zatrzymać? Czuję, że jest kawa, ale do po uszach. Kawka, kawusia, nic. Też nic, a tu coś leży. Trochę mnie martwi. Co? Bo wygląda jak baterie. To czegoś, czego tu nie mamy. No, idealne znalezisko. A czy ten samochód, który jest tak tu porzucony, możemy podnieść? Jakoś dziwnie się zachowuje oświetlenie w tej grze. Moglibyśmy... A to zobaczmy. Pojedźmy czymś innym. Może będzie lepsze, szybsze. Wydaje się być ciekawsze. Tylko pytanie, czy na przykład... Nie jest bardziej podatne na uszkodzenia. O, zaraz kolejny wóz do wymiany. Taki pick-upik? No. Patrząc na tereny, na jakie zjechaliśmy, dlaczego oni to tyle samochodów wrzucili? Czy to tak jakoś, nie wiem... Car sharing, czy jak? Zaczątki? Całego tego to? Biznesu? No dobra, wsiadajmy w takim razie do tego. Wydaje mi się, że taki pick-upik powinien być najbardziej to odporny na jakieś niedogodności tej trasy, jaka nam się szykuje. Oj, chociaż ten przed chwilą był szybszy, ale za to jakby takim... lepszym taranem. Było, a jeżeli dobrze pójdzie... Moment, nie wiem, czy mamy to staranować. I co, to tyle z tych samochodów? Mamy iść dalej na piechotę? Oszaleli, tu jest ciemno. The darkness had touched me. There was a link between us, always would be. I could feel its presence again, getting closer. Spoko. Jeżeli nie chce nam wprowadzić tu nagle nocy, to nie widzę problemu. Aha. I will kill your wife. Świetnie. I jeszcze ty. Ładujemy. Okaże się, że żadnych ciosów karate nie znamy, ani innych takich. Możemy sobie rację wziąć co najwyżej na ratunek. I lecieć przed siebie. Te kruki trochę mnie martwią. Zbyt chętnie tu stoją. The dark presence was no longer trying to capture the rider so he could create the ending it wanted. The rider knew too much. He was too strong. And he carried a weapon left behind by Thomas Zane, something that could hurt it. Now, the darkness was doing everything in its power to simply stop the rider from ever reaching Cauldron Lake and the dark place it came from. Czyli w taki sposób się tu będziemy z duchem rok o bawić? To światło niech tu wraca. I proszę, tyle nam wyszło z wyboru auta. Ostatecznie dostaliśmy coś nowego. O ile to drewno nie upadnie na nas. Nie, nie jest źle. No i jakoś auto może być w centrum kamery. A postać Alana jest przerzucana na bok. No i jak to rozumieć? To autko też byśmy mogli sobie wziąć, ale nie ukrywam, że... obecne jest całkiem zwinne, szybkie. Nie wiem jak z odpornością na obrażenia. Ale może nie będziemy nadużywać jego możliwości.
Z drugiej strony, nie, no lepiej chyba wymijać, żeby czasem nie stracić tego wozu, tak sobie myślę. Bo one też mają jakieś ograniczone możliwości co do taranowania gości. A tym jechało się dobrze. O! Znaczy wiem, czego od nas wymagają. To taki suwik nawet. Nie wiem, czy oryginalnie tym się jeździło. Ale prawdopodobnie wymagają od nas rozpędu. Choć nie ukrywam, że kusi mnie wejście tu na kawkę. Widzę puszki po drugiej stronie, więc jak nie zrobi się nerwowo, to je ustrzelimy sobie jeszcze. A nie zrobi się nerwowo, prawda? Można stąd? Kurczę, słaby cel. No, szkoda amunicji trochę, ale nie ustrzelić puchy. Jak już tyle mamy. Może jesteśmy blisko jakiegoś achievementu czy coś. Dziękuję. Nie jesteśmy blisko. Co tak, tak nic tu? Zbadaj. Based on the signature in the motel register, Agent Nightingale had stayed here, in room number 2. O! To jest na zaskoczone. W jakich miejscach można termos z kawą znaleźć? Informacje ogólne. Przy każdej rezerwacji pobieramy 100 dolarów kaucji zwrotnej. Nie przyjmujemy czeków. Akceptujemy większość kart kredytowych i debetowych. Doba hotelowa kończy się o 10. Zabrania się głośnego słuchania muzyki i wprowadzania zwierząt. Jeden pokój, jedno miejsce parkingowe. Wyposażenie motelu dostępne tylko po rejestracji. Po 21.00 bezwarunkowy zakaz przyjmowania gości. Życzymy miłego pobytu w motelu Majestic. Emerytom i kombatantom przysługuje zniżka. Okej. Okay. My potem zniżkę? Warto było zajrzeć. Chociaż to chyba to najgorsza wersja strzelby, jaką możemy sobie tutaj zafundować. This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. No normalnie w innym horrorze to to okno to nie stałoby tak sobie. Bez żadnego większego zadania. Tam by już się kryło coś więcej. Ale zobaczmy. No tak myślałem. Tak myślałem. Słyszę chyba piłę. Albo nie. Tak, nie, tak, nie. Dobra, słyszałem. Tylko to oznacza, że ten też może nie być jedynym. Żeby nie wystraszyli nas czasem. Ej, no. Czemu światło? Chyba, że on już jest post... Nie, no nie jest powalone. O co chodzi? Teraz. Wszystko. Kurczę, przez chwilę jakbym widział... Nie, to chyba cień. Wcale nie... Orła. Nic nie błyszczy, nic nie świeci. O, kolejny samochód. Możemy nim spróbować. W sumie jakby nie udało się przeskoczyć, to tym możemy przejechać dalej. Ładnie. Ja bym podjechał na tym parkingu kawałek. Co prawda i tak wolałbym tego suwika wziąć ze sobą. No to jakoś tak jedzie jakby chciała, a nie mogło. A jak widać, można. No. Można nie skakać, nie? Ale to żeby nie było. Zrobimy skok. Syk! Dla tych, co czekali na to cały czas. A my lecimy teraz po suwa. Kurczę, jak to się wolno rozpędza. Nie no, zdecydowanie chyba suwikiem będzie lepiej, ale... Jednak amortyzacja to też jakiś koszt. To objedziemy naokoło. Skoki już były. No i to jest skrętna maszyna, w ogóle ten silniczek taki, no ja wiem, że tam gdzieś V8 to lepiej brzmi niż to 1.0, co tu teraz ciśnie, ale przynajmniej będzie ciszej. O kurcze, miałeś go nie rozwalać. Czy ja wiem, że tam na te lejki w drugą stronę, ale kto wie, czy czegoś tu nie znajdziemy. Za to hamulce ma dobre ten wóz, trzeba przyznać, że co rodzinne autko, to rodzinne autko. Co tatusiowóz, to tatusiowóz. Ej, zajrzyj tam, Alan, w każdą dziurę.
Tam chyba nic nie ma. Możemy zjechać, ale wydaje mi się, że... Za bardzo ta kamera trochę szaleje, jeżeli chodzi o jazdę samochodem. Tak stwierdzam też, że... Mogłaby spokojnie... reagować łagodniej. Dobra, liczę, że nie rozwalimy tego auta w ten sposób. W końcu Suwik, terenówka, nie? Miejska. O, o! O, o! O kurcze! Miejska terenówka. Czy to jest przejazd? Nie, to nie jest przejazd! Wsteczny! Alan! Tył obuzie! Zostaw naszego suwa! Mam nadzieję, że jednak będą samochody jeszcze tutaj do podmiany. O, kolejni się pojawiają. Chyba, że po polu mamy jechać w ogóle tam, a nie walczyć z nimi. To nam wymyślili. Szczerze, no mimo, że kiedyś tam tego Alana ogrywałem, to takich bajerów jak jazda tu, to nie kojarzę. Chyba, że mamy po prostu na piechotę przejść dalej. O to im chodzi. No dobra, musiałem jeszcze sprawdzić, czy na pewno tam nic nie leżało, ale nie było żadnych kartek, broni, amunicji i tego typu rzeczy. Za to tutaj sytuacja prezentuje się zgoła inaczej. Ale ten SUV-ik to mam nadzieję, że jeszcze będzie dane nam nim jeździć. O kurczę. Prawda? Bo polubiłem się z nim. Czy to wszystko, co nas tu mogło zaatakować? Tam mamy światło, więc jakby się trochę bezpieczniej robiło. Albo i nie. Widziałem cię, opono. Domyślam się, że jak poświecimy trochę na coś takiego, to osłabiamy mocy, jakimi dysponuje. Te szatańskie to narzędzie zbrodni. Chyba nie jest kartka. Lodóweczka? Nie, 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 Alan! Alan, lodówka! No kurczę, ale jak on się chce tak kołysać na tym pomoście, to jak my mamy przetrwać? Alan, zamiast świecić... Uważaj! O kurczę, ale to ci wyszło, Alan. Masz nawet dobrą... Ała, nie masz dobrej zasłonki. Miało być lepiej pod tym względem. Dobra, żyjemy. Żyjemy, żyjemy, żyjemy. Będzie dobrze. Dojść do światła i wszyscy będą szczęśliwi. Znowu są tu złe narzędzia, bo to zła lodówka była. Ale poszło. No. O ty, duchu mroku, czym chcesz jeszcze nas tutaj zaatakować? Czuję, że ta beczka będzie zła. Wow, 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 wow. Jeszcze jakby to z piwem było chociaż. Chyba coś tam próbuje nas zaatakować jeszcze po tej stronie, a znając życie, to lepiej takie problemy usunąć zawczasu. Co tu jeszcze tak tam się do nas dobija? Autografy to za późno. Straciliśmy wenę twórczą, niestety. Okej, okay. Nie okej. Okay. Dobra, tam jesteś. Lodówka też, oj, a gorzej, że prócz lodówki jeszcze kek. Znaczy, chciałbym, że to był kek, no ale... Było blisko. Trochę martwi mnie ta kopara. No właśnie. Nie wiem czemu, zgodnie z oczekiwaniami trochę. Wow! O, o, zamknęli przejście za nami! Co gorsza, nie mogę się ruszyć w ogóle. Dobra, ładuj tu. Ej, kopara chyba... ma w nosie nasze pomysły. To jak my mamy ją załatwić, żeby ona nas nie zabiła? Chyba błąd zrobiłem. Włóż baterię. No dajesz! No! Błąd zrobiłem, że od razu w nią nie świeciłem, tylko próbowałem gdzieś szukać drogi ucieczki. Miło cię widzieć. W sensie kogo? Światło, tak? Uch, oj. Kopara upadła, nie? Jest samochód, a to może nasz. Może dlatego miło to widzieć. Uch, ale wymienili nam na grata niestety. Gdzie ten SUV-ik? Tatuś obóz. Dawał radę. I co, znów jedziemy w pole. Już się nie rozglądam. O, panowie.
Czasem można, nie? O, o! Nie, jedźmy przez pole. Może tak. Chociaż... Kurczę, tam inne samochody jadą! Świeć mu! Albo nie świeć, nie wiem. Jak my mamy stąd uciec? Jesteśmy w stanie wrócić na... Jesteśmy chyba w stanie. Gorzej, że tamto wyglądało jak terenówka, więc... Wydaje mi się, że mogą mieć przewagę nad nami. O, tu ten tam latający. Kolejny wóz. Nie ukrywam, że chyba warto by było zmienić, tylko nie wiem, czy to jest dobra decyzja w takim miejscu. Mając na karku te wszystkie duchy. Ale znów, patrząc też na to, jak bardzo oberwaliśmy w tamtym wozie, to mógłby się nam zatrzymać w połowie drogi i tyle by z tego było. Ej, no ale tego nie powinno być, no. O kurczę! No mam nadzieję, że pancerne szyby tu przynajmniej nam zamontowali. No, musimy odwrócić się, bo jazda na wsteczne to tu średnio działa. Do przodu, Alan! Kurczę, tu lepszy wóz stoi. Policyjny, tak, bierzemy. Mam nadzieję, że tam ci panowie sobie odpuścili pogoń za nami. No, co jak co, ale... Tamto małe coś to chyba najgorszy wybór, jaki można obrać na dalszą trasę. Ała, jak świeci. I co, znowu mamy iść na piechotę? Alan, nie blokuj sobie przejścia. Świetnie. O! Dobra, tutaj to jest. Nie, no musimy trochę zrobić miejsce. Aha. Dobra, już się bałem, że się nie da. To ma potencjał. Co my tu mamy? Bateryjki, amunicja do strzelby. No powtarzalna to chyba będzie lepsza, tak. Może powinniśmy zacząć z niej korzystać, bo później dostaniemy pistolet myśliwski czy coś. I tyle nam z tej strzelby znowu, z amunicji. Oj, dużo tego. Widzę, że racę rzucili. Nie wiem, czy ta raca nie byłaby wygodna do eliminacji tych glutów, bo... Pewnie byśmy sobie mogli iść. W ten sposób oczyszczać drogę. Nie patrząc pod nogi. A z drugiej strony wolę usunąć to wszystko, bo bym się nie zdziwił, jakby przyszło nam zaraz z kimś potężnym walczyć. I wtedy takie wskakiwanie w te gluty mogłoby się okazać sporym problemem. No i nie mówiąc już o tym, że to sprawia to sporo frajty. O, widzę to. Widzę butle. Czyli to chyba będzie jakaś walka zaraz. Nie wiem, czy powinniśmy biec, bo mamy taki dźwięk, czy po prostu... Chcąc, nie chcąc, i tak tu się zaraz pojawią koszmary. Tu jesteście, panowie. No dobra, tak wy tam sobie... O kurczę, ale aż tak blisko? Stań na tym! No, dobrze, dobrze. Dobra. To było coś. Tylko gorzej, że jest tu tego dużo więcej. Co to może oznaczać, że to jeszcze nie koniec problemów. A to co? Batonik? Już do spluwy mamy full? Szybko poszło. Dobra. Najgorzej, że jak oni się odzywają... Czekaj. Alan? Nie wiem, czy nie za szybko. Często jak oni się odzywają... Oj, za nami coś walnęło. I chyba tu jeszcze coś było. Bateria i za nami! Unik! Co tu się dzieje? Wraca! Co jest twoją strzelbą? Tak. Alan! Pamiętaj o tym jednym gościu, co tam jeszcze gdzieś... O kurczę, i za nami! Plecy! Ilu ich tu jest? Nie myślałem, że to... Wraca! O kurczę! Chyba musimy odpalić. To będzie najlepszy wybór na nich wszystkich. Rzuciłeś? Rzucaj im! No! Cwaniactwo, ale się zestresowałem. Gorzej jakby to tak chciałby z końca nam tu przychodzić. Dobra, leży. Oby ostatni. Gorzej jakby chcieli tu się ładować bez końca. A jest niestety takie ryzyko. Kurczę, fajna ta strzelba, ale Alan jakoś niechętnie ją ładuje. K2
karteczka jest i słyszę głosy. O kurczę, ale się ekipa zeszła. Dobra. Alan, no to jest to światło. Coś tu leżało dla nas. Wiedzą jak zestresować. The bottom of Cauldron Lake was a graveyard of things the lake had claimed in one way or another over the decades. The Dark Presence brought them up in its wake, scattering the rotten waterlogged hull of an old boat here, the remains of a long ago crashed airplane there, trees shattered under the impacts, the earth groaned. It didn't even notice. No! Uch, dobra. Amunicji chyba nie ma, więc możemy ruszać dalej. Na szczęście znów dostaliśmy wóz, ale o! Prawie bym nie zauważył jakieś rakietnice albo coś. Czułbym się trochę lepiej. No nie można mieć wszystkiego, ale w końcu zaczęliśmy korzystać ze strzelby. Więc jak będzie podmianka na broń myśliwską, to będę szczęśliwy. Gorzej jak nie. No dobra, co my tu mamy? Country roads, take me home. A niektórych to koszmar. To the place. O! Nawet kamienie stają się dla nas problemem. Kolejny wóz? Ale tak jakoś... Podmieniają nam co chwilę. Boję się, że to zasadzka. Tam widzę strzałkę. Strzałki zazwyczaj prowadziły nas do rakietnic. Ale sprawdźmy, co tu jest. Ach, ta droga nad jezioro. A ty nie możesz tego klikera użyć, żeby... O, ty. Maszyna nawet nie myśli o tym. Żeby noc w dzień zamienić, czy jak to tam miało działać? Łobuzie. No nie ufam im. O, właśnie. Oj, słyszałem chyba jeszcze coś. Tak. To jest najgorsze, jeżeli chodzi o tych przeciwników. Że oni tak chętnie również za naszymi plecami się pojawiają. To nie jest, że podejdzie się i spokój. No dobra, ale wymiana była dobra. Dwa amunicje do strzelby za taki zestaw to jestem za. Znaczy... No. Pytanie, czy coś jeszcze nas tutaj czeka? No wszedłbym. Czysto. Kusi tutaj, żeby spróbować się wdrapać wyżej. A. No Alan, no ale ty, jeżeli tu nie jesteśmy w stanie się wdrapać, to pewnie tam też nie będziemy, tym bardziej. Co my tu... Czytaj. Wszyscy odwiedzający muszą udać się do kierownika. Przed wejściem każdy musi podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń w razie wypadku. Jeśli szukasz konkretnej części, zapytaj o nią. Części weź je sam, wymontowuje się własnymi narzędziami. Noś odzież ochronną. Uwaga, stosy mogą się przewracać, ryzyko wypadków. Tak to rozwiązali. Oj. Wybuchowe beczki. Na zewnątrz! O, panie majster! To był ten kierownik? No i to jest właśnie... O kurcze! Może przełączy nas na zwykłą spluwę. To jest właśnie to, co mówiłem, że wchodzimy, niby jest fajnie, a nagle się okazuje, że to za naszymi plecami jakieś zło się pojawia. Ha! Mamy to! No! Chociaż raz wyszło, tak byśmy chcieli. Czyli dobrze zużyliśmy naszą strzelbę. Do tej pory. O, za to baterię, no to jak widać, można było rozrzutniej podchodzić do tematu. O, my chyba musieliśmy to wbić, chcąc nie chcąc. To mi się średnio podoba. W ogóle sam fakt, że nam dali strzelbę, to oznacza, jakby się szykowało coś tutaj naprawdę mrocznego. Alan, weź ty tak. No. Nie. Dwa naboje. Jak my mamy ich pokonać? No dobra. Zakładam, że najgorsze dopiero przed nami, jak to coś uruchomimy. Ale jak trzeba. Już słyszałem was. O!
Tak. Tylko nie wiem, czy plecy mam bezpieczne. Tam chyba biegają sobie w środku, ale jak wejdziemy do światła, to ich bieganie na niewiele się zda. Musieliśmy otworzyć sobie bramę. Ma to sens. Wbijamy do środka i na razie. Na razie, panowie, fajnie było. Jedziemy dalej policyjnym. Wydaje się, o, tam kogoś widziałem nawet zatem. Wydaje się być stworzony do tej dzikiej jazdy. Ta animacja, ale w ogóle tu przejazd przez te wysypisko. Trochę przeraża. Nie wiemy, co nam nad głową się tu może wydarzyć. A ty chcesz walczyć? Wcześniej tak jak ty chciała z nami walczyć, ale gorzej, że się zgubiłem. A tak, to nam stoi na drodze. Ej, maszyny. Gdzie ja wjechałem? Tu jest coś do dziabnięcia na górze. Tylko średnio uśmiecha mi się wysiadanie z wozu. Tak, ale to chyba będzie trzeba jakoś tak zrobić. Salan. Co gorsza, mam wrażenie, że z tym czymś to my będziemy jeszcze walczyć. W sumie. Zresztą dowiemy się pewnie z maszynopisu. Zane cut its heart out, but it didn't die. The thing that wore Barbara's face kept crooning sweet nothings sugar-laced with poison. He put on the suit, untied the monster from the chair. The thing in his arms thrashed weakly, but he held fast. He stepped outside, off the pier, and into the dark water, a sinking pinprick of light descending toward a bottom that never came. I tak się dać podejść, siłą nieczystym. Alan, to do nas niepodobne. No dobra, nie wiem jak będziemy walczyć z tym... czymś, co tam na nas czeka, bo wcześniej to był kombajn, a to wygląda jak bardziej jakiś spychacz, koparka, czy jak to. Zwał jak zwał, może po prostu mamy to przestawić. O! Nie lubię takich sytuacji, szczególnie, że nie podniosłem czegoś, co tu leży. Okej. Okay. Podnieś racę, okej. Okay. No właśnie, to mi się średnio podoba. Wspinaj się, nie będziemy tracić czasu na głupotę jak chodzenie. Okej. Okay. Cyk do samochodu, choć gorzej jak go stracimy przez to podejście, ale jakbyśmy mieli ludzie pojawiać. Ale nam tu rodeo zrobili. Są też i ludzie. No i teraz nie wiem, czy powinniśmy ryzykować życiem naszego przyjaciela, aka policja, bo ma fajne darmowe światło. Ale to w ogóle nie działa na tego. O, działa. Teraz to my jesteśmy górą. No idź, redneku, od nas. Nie, nie rób tego, Alan. W złą stronę. Ładuj baterię. O. Ale to świecenie nadal działa. Kurczę, mam wrażenie, że latareczka jednak było... Już? Dobra, dawaj racę. Ładuj w tamto. No i tyle, co z tej racy wyszło. Ale może... Plus jest taki, że mamy baterię, a nie, jednak ta raca zrobiła chyba swoje. Gorzej, że nie mamy wozu, który teraz by się przydał. Chyba, że będziemy mieli światło. Naprawione? Coś przestawiliśmy. Ja tu słyszę tylko mrok w okolicy. Dobra, to przestawiliśmy. Chyba i tak byśmy się nie zmieścili wozem. A nie, to się jeszcze podnosi. Liczę, że postawili tu kolejny. O właśnie. Więc ostatecznie dobrze wyszło. Och. Alan, ale nam tutaj kombinują. A niestety nad jezioro jeszcze daleka droga. Wygląda na to. Kurczę. Nie, to tak być nie może. Za dużo zaułków w tym miejscu. Czysto. No jak? Takie przejście i co? I serio nic? Ej, level designer, no.
łobuzy. Tego się nie robi. Chyba, że specjalnie nas tam odciągnęli, bo nagroda była tu. No dobra. Czas na nas jeszcze. Dopóki mamy wóz. To jest okej. Szkoda, że nie możemy światła włączyć. Nie? To tak. Też by było inaczej. W sensie tak io na górze. Kogutów, o. Nie wymagajmy zbyt wiele. Jedyne, co mi się nie podoba, to, że widziałem tam coś, co wyglądało jak wejście do jakiejś kopalni. No dobra, niestety... Teraz zobaczymy. Punkt zapisu. Tutaj chyba nasza droga, jeżeli chodzi o jazdę samochodu, się kończy. Kiedy powiedziałem Barry mój plan w well-lit room, acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. W dalszą podróż wybierzemy się w kolejnym odcinku. Follow. Jak tylko nam zapiszą te postępy. Podstępy łobuzów. Mroku. Zobaczymy. Co dalej nas tu czeka. No i to tam strasznie westernowo się zrobiło. No dobra, więc ten western czeka nas już wkrótce. Być może będzie to finał całej serii. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.